Cześć! Z tej strony ekipa cierpień młodego muzyka. Dzisiaj temat grania na ulicy jako zespół. Czy można robić to legalnie? Czy da się używać nagłośnienia? A może nawet da się zrobić tak, żeby policja przyjechała, żeby ci pomóc, a nie wstawić mandat? To wszystko już w tym odcinku. Przypominamy, że nasz podcast pojawia się w każdą środę o godzinie 6 na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i innych platformach podcastowych, a także na YouTube. Serdecznie zapraszamy do słuchania. Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Cierpienia młodego muzyka. A dzisiejszym tematem będzie temat baskingu, ale nie takiego zwyczajnego baskingu, takiego baskingu codziennego, który niektórzy z nas uprawiają, a dokładnie temat rozwiązania sprawy grania na ulicy koncertowania na ulicy. Zapowiadaliśmy ten odcinek już jakiś czas temu. E, trochę nam się udało pograć. Nie wiem, czy po prostu w którymś odcinku go nie wpletliśmy. Jakiś tam zaczątków tego tematu. E, ale na pewno dzisiaj go rozwiniemy dużo bardziej. No i myślę, że tutaj na początek powinniśmy powiedzieć o jednej rzeczy. Myślę, że większość z naszych słuchaczy o tym wie. Może nawet wszyscy, ale może ktoś się zdarzy, kto nie wie. Więc e, największym problemem polskich baskerów jest artykuł 156 prawa ochrony środowiska, który od 2001 roku mówi nam coś takiego: Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jest to ewidentnie problem. Eee, czy taki duży? Eee, wydaje mi się, że nie. Jakby to nie jest też mocno respektowane przez, eee, przez muzyków. Na ulicy i to się nie ma co oszukiwać, bo każdy gdzieś tam sobie, jak wiesz, z głośniczkiem stanie, czy, czy z kubem, o których też już mówiliśmy, warto posłuchać się i dowiedzieć. Bo bardzo fajny sprzęt w którymś odcinków, ale ja wam teraz nie powiem, w którym. Każdy gdzieś tam to wiesz, delikatnie chowa, ukrywa, przykrywa cokolwiek. I no nie wiemy. Wiemy, nie wiemy. Nie wiemy. Jakie jest patrzenie, kiedy jedna osoba na przykład stoi z gitarą, z kiubem i z wokalem, a kiedy na przykład cały zespół, nie? Czy tak samo się Straż Miejska trzepia, czy nie? Skąd pomysł, że nie wiemy? Oczywiście, że wiemy. Wiemy, jak to jest w przypadku zespołu pięcioosobowego, ale nie wiemy, jak to jest z perspektywy jednej osoby. No... Czy może po prostu machną ręką, jeśli nie robi takiego wielkiego hałasu. Wiesz, ja bardzo rzadko widuję zespoły, które grają z nagłośnieniem na ulicy. W sensie zdarza mi się e, jakieś zespoły około big bandowe widywać, ale oni grają bez nagłośnienia. No wtedy to nie ma, nie ma problemu, bo nie wchodzi w grę 156 artykuł. A jeżeli chodzi o takie zespoły więcej niż jednoosobowe, więcej niż dwuosobowe powiedzmy sobie, no to raczej jeżeli grają gdzieś na ulicy, to to jest w obrębie e, pasa, który jest zajmowany przez jakiś... E, Jakąś kawiarnię, pub, albo coś takiego. A nie tak całkiem z zewnątrz. To Czyli fakt. To... Zazwyczaj, jeśli trafiamy kogoś na ulicy, to jest to albo e, solista, albo duet. Mm, raczej większych składów się nie widuje. I myślisz, że to jest ze względu na ten artykuł 156? Tak. Jestem o tym przekonany. Dlatego, że no, jest jakiś powód, dla którego mm, organy które są uprawnione do tego, żeby dać ci 500 zł mandatu przymykają oko jak jesteś sam, a nie przymykają oka jak nie jesteś sam Zastanawiam się czy nie powinniśmy, znaczy no na pewno powinniśmy rozpatrywać to z dwóch stron czyli ze strony artysty czy ze strony zespołu pięcioosobowego biorąc pod uwagę ilość takich muzyków, którzy którzy są w danym miejscu, w danym czasie, o danej godzinie i z perspektywy tych drugich ludzi, którzy na przykład mieszkają wokół albo w publiczu, albo w okolicy. To jest dla mnie to jest absolutnie oczywiste i szczerze powiedziawszy, to rozwiązanie, o którym my się dowiedzieliśmy całkiem niedawno, to według mnie to jest w ogóle świetny kompromis w tej sytuacji. Tak naprawdę. No, dobra, może nie świetny, bo można by to zrobić dużo prościej, ale, ale tego typu kompromis jest dobry, to znaczy, nie będziesz miał 12 gienków z rozwalonymi kubami, grających whisky moja żono obok siebie na rynku w właśnie 40 000 mieście. sprowadziłeś wszystkich baskerów do, do, do grania whisky? No moja właśnie, nie, nie, teraz mówię o gienkach. No i właśnie nie będziesz miał takich gienków, bo gienki nie mogą używać wtedy nagłośnienia. Ale jeżeli chcesz zagrać jakąś sztukę, powiedzmy, czyli zagrać po prostu swój koncert, to jest opcja, żeby to rozwiązać. I ta opcja. Obejmuje drugą część artykułu 156, która mówi, że przepisu ustępu pierwszego nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem, z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu. Co to oznacza? No, że trzeba założyć swoją religię, no to jest akurat jasne. No, to żaden problem, jakby <laughs> to jest najprostsze rozwiązanie. No, najprostsza ono, droga. Ta droga ma tylko jeden minus, że nie jest tak łatwo wcale się dostać do oficjalnego spisu religii. Tak Pamiętam, jak strasznie długo wyznawcy kultu latającego potwora spaghetti, tam długo się do tego przygotowywali, bo było bardzo dużo papierów do wypełnienia. Może po prostu grali słabą muzykę. Jest taka opcja też. Natomiast tak całkiem serio, tak całkiem serio, to tutaj dla nas kluczowe to jest, że imprez rozrywkowych. Że przepisu nie stosuje się do imprez rozrywkowych. No i żeby zrobić taką imprezę rozrywkową, to już po prostu wystarczy, że dogadamy się z podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie danym terenem w danym mieście. Natomiast tu jest chyba moment na opowiedzenie naszej historii sprzed jakiegoś czasu. Oczywiście nie powiemy Wam, kiedy to miało miejsce, ani gdzie. Po prostu trzeba było o tym nie wspominać. A... Ale to jest kluczowe. To jest jakby kluczowa rzecz dla tego odcinka. Musimy o tym powiedzieć. W sensie nie, w... nie dodawać tej frazy że Nie powiemy Wam, Ale... po prostu to powiedzieć. No rzeczywiście, nikt by się nie domyślił, że im nie powiedzieliśmy, bo to jest. Ale teraz ludzie będą bardziej dociekliwi. Będą jednak starali się znaleźć. No to właśnie po to ten haczyk tam jest zarzucony. Właśnie ta zabawa cały czas trwa od 29 <laughs> odcinków. No więc. No, śmiało, oddaję Ci głos. Okej, okay. w mieście, w którym niedawno graliśmy i próbowaliśmy załatwić tego typu e, pozwolenie, okazało się, że weszło jeszcze jedno wewnętrzne zarządzenie, które już zupełnie po prostu wycięło możliwość używania jakiegokolwiek sprzętu nagłośnieniowego, ale całkiem niedawno to zarządzenie zostało zmienione. No i otóż, co się okazało? Że co prawda, Podmiot odpowiedzialny za e, obsługę tego terenu, na którym chcieliśmy zagrać, nie może nam wystawić takiego zaświadczenia i takiej zgody na nagranie. Natomiast, e, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa ale chodzi o e, zarządzanie kryzysowe jakiś tam element e, urzędu miasta prawdopodobnie, który zajmuje się zarządzaniem kryzysowym to już może takie coś wydać. Jest to oczywiście związane w tej chwili z sytuacją pandemiczną, natomiast ten przepis wszedł w życie dużo wcześniej i można go też używać do innych celów i myślę, że w większości dużych miast coś takiego występuje. I jakby ta historia, którą zaraz wam opowiemy, idealnie obrazuje to, jak poszczególne jakby przepisy, regulaminy, ustępy i prawa wykluczają się wzajemnie. Gdzie z jednej strony czegoś nie możesz i zaraz jest to słynne, ale. I potem następuje opcja, którą niewiele zmienia w Twoim przypadku. W sensie, zmienia wiele, ale niewiele jest zachodu z tą opcją, nie? I ona ci naprawdę uprawnia do wszystkiego. Dokładnie tak. W naszym przypadku to było powiedzie... powiedzenie nam, Panie, jak, koncert, przecież pandemia jest. To tak się nie godzi. Chyba że. Koncert będzie pod hasłem Nie dla koronawirusa. To wtedy można. No i tu jest cały absurd, jakby, że wiesz, wyzwaniasz, i pani w pierwszej linii ci mówi, że nie ma takiej możliwości, bo przecież jest zakaz jakichś tam zbliżania zgromadzeń, gromadzenia lub cokolwiek, nieważne. Są zakazy, nie grasz wcale, bo są zakazy, a to może dużo nieprzyjemności spowodować. Chyba, że to będzie w ramach akcji takiej i takiej, no to wtedy, jakby wiesz. Okej, okay, nie, nie ma problemu. Nie ma problemu, oczywiście. I z jednej strony to jest absurd, z drugiej strony, my to wykorzystaliśmy e, na naszą korzyść. Mm, no bo dlaczego by nie? Też e, przez pewne niedopatrzenie z naszej strony, a właściwie niewy, niewystarczające przygotowanie, zagraliśmy w trochę słabszym e, finansowo miejscu niż mogliśmy zagrać. Bo się okazało, że to, co pani powiedziała, że w grę wchodzi tylko to i to miejsce. To nieprawda, bo jak przeczytaliśmy zarządzenie dokładnie, to się okazało, że w sumie mogliśmy grać w tym miejscu, w którym chcieliśmy na początku. No jakby dla mnie to nie miało wielkiego znaczenia, bo e, wszystko było bardzo udane. Oj, zdecydowanie. Mało tego, myśleliśmy, że to jest jakby już koniec absurdów, czyli po prostu dostajemy zgodę na, na, na koncert z nagłośnieniem, gdzie normalnie nie można. E, bo jest sytuacja pandemiczna i nie można w ogóle robić koncertów na w, w tych danych miejscach, to większy absurd wydarzył się pół godziny przed koncertem, bo kiedy rozładowywaliśmy sprzęt po prostu z samochodu, do mnie zadzwonił telefon. E, numer prywatny, zastrzeżony, no ale odebrałem. No i w słuchawce odezwał się głos, który mówi, że jest panem policjantem z Właśnie z tego miasta i został poinformowany, że odbędzie się koncert tu i tu. I czy rzeczywiście koncert zaczyna się punktualnie. Na co ja mu odpowiedziałem, że tak, oczywiście, i dalej nie do końca wiedziałem o co chodzi. Po czym pan policjant mówi, dobrze, bo my jesteśmy wysłanym patrolem po to, żeby koncert ochraniać przez cały czas trwania imprezy. To jest dopiero absurd. No to jest, to jest śmiech na sali. I to jakby jest odwrócenie zupełnej sytuacji. Z momentu, w którym e, nie postarałeś się o, to, o ten papierek i e, panowie Mundurowi przychodzą, żeby ci powiedzieć 500 zł i zapraszamy do domu. Tak, do... gdzie nagle jest, wiesz. Sytuacja obróciła się o 360 stopni. Tak naprawdę 20 już prawie. Tak naprawdę to nie, ale. Cały, jakby, myk na tym polega, że wiesz tydzień wcześniej dostajesz prawie 500 złotych mandatu, a na drugi tydzień policja do ciebie dzwoni i przyjeżdża ochranić twój koncert, bo przez to, że masz jeden papierek. Tylko wiesz, to jest, to jest absurd. To jest oczywiste i w ogóle to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast to jest rzecz, która ja myślę, że naprawdę, jeżeli dużo ludzi się o tym dowie, to jest szansa, żeby zmienić te idiotyzmy, które w ogóle tutaj, jakby, istnieją. Jeżeli będzie sytuacja, że w ciągu następnych dwóch miesięcy, jeżeli byłaby taka sytuacja, że następne pięć zespołów zagra w ten sposób koncerty, to może na górze się coś ruszy i może stwierdzą: hmm, może jednak nie trzeba im utrudniać życia aż tak strasznie, i może nie trzeba wymagać 30 dni wcześniej zgłoszenia takiego czegoś, bo da się to załatwić dużo szybciej, bo de facto, z racji, że my przy załatwianiu byliśmy bardzo mili i spolegliwi, to zamiast 30 dni Dwa dni wcześniej zgłosiliśmy chęć zagrania. Wiadomo, że to, wiesz, 30 dni jest umowne. Wszystko zależy od tego, jak tam e, rozmowę poprowadzisz. Z drugiej strony te 30 dni to też nie jest jakiś chyba wielki problem, jeśli masz czas planowany mniej więcej. Chyba, że tak. coś chcesz zrobić spontanicznie, no no to wtedy to bardzo utrudnia. Wtedy po prostu idziesz na żywca, tak? Czyli tak, jak zrobiliśmy za pierwszym razem. Ale pomyśl sobie, że gdyby się nie wydarzyła ta sytuacja z pierwszego koncertu, tylko na przykład... Od razu doszłoby do tej drugiej, gdzie my załatwiliśmy papier i wszystko. To pomyśl sobie, jaki to byłbyś. Ja byłem bardzo zadowolony z tego, że na przykład w mailu, który dostaliśmy od zarządzania kryzysowego, do wiadomości była wpisana Straż Miejska, była wpisana policja e, i te wszystkie organy dostały tego maila z naszym pozwoleniem, że odbędzie się taka i taka tak, impreza. To, to, to jest w ogóle fantastyczna jest... rzecz. Ja nie wierzyłem, naprawdę. Ja odebrałem ten telefon i po rozmowie mówię do reszty: mówię, słuchajcie, chyba ktoś nas ten sobie żarciki stroi, bo pan się podawał za policjanta i mówi, że będzie nam koncert ochraniał, żeby się nic złego nie wydarzyło, nie? To, świetne. I to dało się zorganizować wiesz, w trzy dni, nie? To, hmm. Sam fakt, że wiesz, pewnie dostali przykaz, ale że byli, że stali, że półtorej godziny i każdy cały czas ktoś patrzył. E, prosili tylko, żeby poinformować o zakończeniu koncertu, i, i, i ten mieliśmy wyznaczony czas. Mm. I jeszcze jedna, jedna rzecz, prosili o tym, że jakbyśmy zobaczyli, że się ludzie zaczynają zbliżać do siebie za mocno, to żebyśmy ich poprosili, żeby się odsunęli na odległość, a jak nie, nie chcą, to żeby maski założyli. I tak, to było że tak. Więc ja jakby z tej strony, wiesz, pomijając ten pierwszy koncert, gdzie tam nas spotkały te nieprzyjemności, w sumie to z naszej winy, ale no już, wiesz, e, to ja z takiego obrotu spraw jestem, raz, że mega zdziwiony, naprawdę jestem zdziwiony, a dwa, że jestem mega zadowolony. Bo naprawdę się o nas zatroszczyli po prostu, mm -hmm. nie? I tak, to evidentnie. jest kwestia jednego papierka. Czyli masz jeden papierek, i nagle jest inne całkiem podejście do ciebie. Właśnie. Byłoby super, gdyby ten przykład pokazał i pomógł zrozumieć nam wszystkim dookoła. Że da się legalizować takie rzeczy i to nie jest jakoś super trudne. I wtedy jest zupełnie inny komfort gry. No kompletnie coś innego. Oczywiście, że tak. Bo Zamiast sobie drżeć wiesz, cały czas, że Czy przyjdą, czy ten głośniczek u ciebie zobaczą, tak. czy zaraz ktoś nie zadzwoni, czy Straż Miejska, albo to chodzą czasem dwa patrole, no to jedni przyjdą, przerwą ci koncert, drudzy, przyjdą przerwą ci koncert, nie. Strasznie się gra pod taką presją. To nie jest w ogóle komfortowe. Człowiek się cały czas rozgląda, czyli żółtych kamizelek nie ma eee, odblaskowych a tak wiesz, patrzysz i wiesz, że oni są ale oni tam są dla ciebie, no bo przyszli jakby zabezpieczać teren ja mam tutaj jeszcze fragment tej wiadomości którą dostaliśmy, jakby zwrotną oprócz tego całego papierka no to dostaliśmy jeszcze wiadomość, bo może, może to się na przykład komuś przyda żeby wiedzieć co w takim mailu powinno być zawarte no i wiadomość brzmi tak szanowny panie, w odpowiedzi na wniosek bla 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 Wyrażam zgodę na zajęcie terenu tu i tu, w dniu takim i takim, w godzinach takich i takich w celu zorganizowania ulicznego mini koncertu zespołu takiego i takiego pod hasłem takim i takim. Zgoda dotyczy zajęcia około tylu i tylu metrów kwadratowych na potrzeby rozstawienia instrumentów oraz nagłośnienia o niewielkiej mocy. Wszystkie elementy ruchomej zabudowy powinny być zamontowane bez ingerencji w nawierzchnię, a teren posprzątany po zakończeniu działań. Pozwolenie zostaje wydane zgodnie z zarządzaniem tym i tym, tego i tego człowieka, z tego i tego miasta, z takiej i takiej daty. I już. I tak naprawdę. Ja jestem ciekaw, w ilu jeszcze miastach by dało radę załatwić coś takiego. Pewnie będziemy się starać e, i będziemy Was wtedy informować na bieżąco. Chyba, że Wy... Teraz po tym odcinku, jak go przesłuchacie, planujecie wyjść na street i będziecie starali się coś takiego załatwić. Ja z góry polecam, bo naprawdę warto, całkiem inaczej się gra. Jak będziecie coś wiedzieć, to po prostu dajcie nam znać. Dokładnie tak. Ja myślę, że jedno, jedna rzecz może być, jeżeli chodzi, bo jakby pamiętajmy, że ten pierwszy. Ten artykuł 156, on obowiązuje w całej Polsce. Więc teraz. Można go wykorzystywać w całej Polsce, we wszystkich miastach, natomiast no są jeszcze lokalne regulacje. No i tutaj myślę, że największym problemem z tymi lokalnymi regulacjami, bo na to też nam zwrócono uwagę, to jest to, że zazwyczaj w miastach są lokalne regulacje dotyczące tego, że jest zakaz organizacji imprez komercyjnych. To znaczy, to jest kwestia naprawdę użycia odpowiednich słów tylko i wyłącznie. Bo próbowaliśmy się dostać z dokumentów, w którym mieliśmy napisane, że to jest koncert promocyjny płyty. No i jakby od razu powiedzieli, że nie ma w ogóle takiej opcji. Bo to jest wtedy rzecz komercyjna i po prostu nie. No to samo jest jakby. Ze sprzedażą płyt na takim koncercie. Że przez telefon ci mówiłem nie, nie można, no bo to. Takie są regulacje, że nie możesz, ale. Wiesz, no... na, wszystko, na wszystko jest ale, nie? U nas ale jest to też i... wynika z tego, to też poniekąd jest elastyczność tego, że no, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, nie? No, każdy ma gdzieś tam jakiś swój tobołek rozstawiony, czy nawet głupią walizkę, czy, czy, czy case'a. Nikt się tego nie czepia, no bo takie są realie, tak to Oczywiście, wygląda. że tak. Tym bardziej, jeżeli nie masz napisanej, bo wiadomo, wiadomo jak jest. Nie wszyscy z nas mają założone działalności, nie wszyscy z nas odprowadzają podatki. W krajach Ych. z tego nic, nic zdrożnego, no powiedzmy sobie Ech. szczerze. W krajach zachodniej Europy po prostu Oczekamy. wygląda to zupełnie inaczej. Dziękuję. Wygląda to zupełnie inaczej. Eee, no bo tam po prostu są kompletnie inne kwoty wolne od podatku. Ja i po dlatego... prostu mam nadzieję, że pan Morawiecki nie słucha tego podcastu. Bo nas dojedzie. Na pewno, tak będzie. <grym> Może on przynajmniej zgadnie, kim jesteśmy. Ale pamiętaj, że ja widziałem jego zdjęcie z gitarą, więc jest szansa, że on też gdzieś muzykuje. O, tak będzie. Ech, dobrze. Bojownicy za wolność. <grym> Naszą Myślę, i waszą. będzie marsz w imieniu uwolnienia cierpienia młodego muzyka. Tak będzie właśnie. Dobra, ale wracając do tematu, to e, można sobie jakby nie robić problemów po prostu nie pisząc na przykład cen w widocznym miejscu. Nie używać wyrazu sprzedaż. Tak. Zastąpić go na przykład wyrazem wymiana. Na przykład. Jak ktoś pyta za ile płyta, to można mu odpowiedzieć, że od uśmiechu w górę. I naprawdę nigdy chyba nam się nie zdarzyło, żeby ktoś nie dał pieniędzy za płytę wtedy. I w zdecydowanej większości przypadków to jest więcej niż cena tej płyty. Taka standardowa, więc to jest też jakieś rozwiązanie. Właśnie to wszystko jakby się opiera na nazewnictwie. Nie? Podobnie jak z tymi pisaniem wniosków, e, podobnie jak z wystawianiem swojego mercha na streetie. Kwestia doboru dobrych słów i, i, i naprawdę wszystko przejdzie. E, musimy też wytłumaczyć, bo jakby to, o czym my tu mówimy, mm, to nie jest jakby standardowe pozwolenie, które dostajesz od miasta, żeby sobie wyjść na street i zagrać. Mm. Nie? Tu się trzeba trochę więcej postarać e, i odnosić się do tego ustępu drugiego artykułu 156. Mm, bo standardowe pozwolenie na to, żebyś ty sobie wyszedł i zagrał na streetie nie upoważnia cię do tego, żeby wyjść na nagłośnieniem. Dokładnie tak. Więc I... to trzeba rozróżnić te dwie rzeczy. Tu jest też kwestia taka, że z tymi pozwoleniami też jest dosyć duży bałagan, bo tak naprawdę jeżeli miasto robi pozwolenie w, takim, w taki sposób, że wydziela ci miejsce, w którym możesz zagrać, to de facto to jest punkt drugi i ono jakby ci zezwala na zrobienie imprezy i tu nie powinno być problemu. Więc tam też jest bałagan straszny. Trzeba się podowiadywać. Wydaje mi się, że my się bardziej nad tym zastanawiamy niż ci, którzy ustalali to i ci, którzy wydają te pozwolenia. Pewnie tak jest bo, to jest. bo oni po prostu patrzą tempo w kartkę i aha, tu jest tak, tu jest tak, dobrze, do widzenia. A to, że te jakby dwa ustępy łączą się jedno z drugim i w tym samym czasie się po prostu wykluczają jedno z drugim, to jest osobna kwestia. Myślę, że tak. Jestem ciekawy, czy ten piękny... Dźwięk dzwonów będzie słyszalny. No, ja mam nadzieję, bo wy jeszcze nie wiecie. To specjalnie nastawiliśmy, żeby o tej godzinie biły dzwony. Z racji tego, że jest piękna pogoda na dworze, więc my jesteśmy w naszym studiu plenerowym. Jednym z 26, które mamy. Z 26 studiów plenerowych, które mamy. Tak. Swoją drogą będzie wideo na pewno. Nie tak jak ostatni. <grym> Wreszcie. Raz. Jesteśmy naprawdę w robieniu ustawieniu wideo na podcast jesteśmy najgorsi na świecie. E, Też, dobrze, że chociaż treści mamy merytoryczne. Napisałem napisałem to w ostatnim poście, że już jesteśmy tragediami życiowymi, no ale cóż zrobić. Jakby Nie dorobiliście się jeszcze lepszej i nie, nie dorobiliście się alternatywy po prostu. No, no, nie ma wyjścia. Dlatego sobie możemy tak pozwalać. E, ale do tego odcinka będzie wideo z pewnością. Chyba, że mi bateria padnie. To wtedy będzie do połowy. Zawsze coś. Ja po prostu puszczę je od połowy do tyłu. Do tyłu, tak. Albo zapętlimy. No i już. I też chyba je użyjemy do poprzedniego odcinka, żeby je jakoś wrzucić. No dobrze. Z podsumowań, jeżeli chodzi o ten temat, to po pierwsze to się wspierajmy nawzajem i informujmy się o takich rzeczach, bo to jest naprawdę ważne. Bo im więcej osób będzie wiedziało o tego typu zagraniach, to tym większa jest szansa, że trochę to się wszystko. Unormuje i ułatwi. To raz. Dwa, że temat baskingu chyba jeszcze podejrzewam, że będzie druga część, bo w tej części bardzo skupiliśmy się po prostu na tym pozwoleniu i na tym, co nam się przytrafiło i poniekąd wyszło to na dobre. Na pewno jest to duże ułatwienie, ale jakby no, nabraliśmy trochę tego doświadczenia w baskingu przez ostatnie koncerty, więc możemy też Wam więcej powiedzieć, co i jak, jakie wrażenia, jakie sytuacje. No, i też no pewnie powiemy o tym, jak to finansowo wygląda z finansowej strony. To nie jest żadna tajemnica. No i tyle. No to polecajki, proszę pana. To ja mam, ale musisz mi przypomnieć artystę. No dawaj. Bo nie sprawdziłem tego. Kawałek to jest Wagon Will. Old Crown Medicine Show. Tak czułem, wiedziałem. E, I które nagranie szczególnie polecamy? Mm, to jest nagranie. Ja nie wiem, czy my już tego nagrania nie polecaliśmy i będzie drugi raz to samo polecajka. Ale miałeś to sprawdzić, a nie sprawdziłeś, więc jakby na, idzie na ciebie. Eee... A ty wpuściłeś mnie w szambo, w maliny mnie wpuściłeś. No, niestety, jak się ktoś nie przygotowuje, to tak ma. Eee, to jest nagranie z koncertu, na którym kilka różnych zespołów grało, między innymi Mumford and Sons. Ale polecamy też te nagrania liveowe, które są na Spotify, bo są dwa albo trzy. I one wszystkie są naprawdę super. Tak? Nie wiem, bo tak, to jest twoja polecamy. polecajka. Tak, podpisuję się pod tym obiema rękami. To teraz twoja. Moja polecajka to jest e, ostatni singiel wypuszczony przez zespół Kronos Quartet. I e, bardzo właśnie Spotify mi pokazało, że Kronos Quartet wypuściło coś nowego. Ja popatrzyłem na tytuł Where Have All The Flowers Gone? Tak sobie myślę, mówię... Hmm. Kojarzę skądś ten tytuł. No i jak zacząłem słuchać, to wiedziałem już skąd. Pozdrawiamy e, wszystkich fanów Pani Sławy Przybylskiej, e, bo Where Have All The Flowers Gone było po, po polsku wykonywane kilkadziesiąt lat temu jako e, tytuł. To jest chyba Gdzie Są Kwiaty, albo Gdzie Te Kwiaty, ale bardziej chyba jest znana ten wers Gdzie Są Chłopcy z Tamtych Lat. I to jest właśnie ten utwór. Jest świetnie zrobiony przez Kronos Quartet razem z gośćmi. Ja bardzo polecam. No i to tyle na dzisiaj. Odcinek krótki, ale za to następny już taki krótki nie będzie. Krótki, ale treściwy. No więc do usłyszenia. <grych> na razie.